cofnijmy się o jakieś mniej więcej 80 lat i zobaczmy, że wtedy było tak samo jak teraz. Przeczytał fragmenty książki Kazimiery Iłokowiczówny, która przez 9 lat była sekretarzem marszałka Piłsudskiego, aż do jego śmierci. I spisała to, żeby opowiedzieć to swoim siostrzenicom, czym to ciotka się zajmowała przez 9 lat. Zobaczymy, czy utrzymamy uwagę, jak ja siądę. Postaramy się, w razie czego stanę. W 1912 roku byłam w Londynie i włączyłam się w pracę tamtejszego strzelca. Napisałam pierwszy w życiu list do Józefa Piłsudskiego. Pamięć mam zajęczą, nie pamiętam zwrotów, ale treść była taka. Wiem, że pan przygotowuje powstanie. Należy do związku bojowego założonego przez pana ludzi. Uczę się strzelać. To było w moich oczach najważniejsze, owo strzelanie. Proszę, abym z chwilą wybuchu powstania została pańskim adiutantem. Taki to był list. Trudno. I załączyłam 3 struny, mój młodzieńczy wiersz, który mógłby się stać hymnem dla formacji powstańczej. Zresztą strzelanie powoli brało w łeb, do rewolweru za słabą miałam rękę, a poza tym odmówiłam strzelania do żywych gołębi. Oświadczenie moje, że trenuję na Moskala, a Moskale nie latają, więc żywe gołębie są zbyteczne, wzbudziło grozę w spokojnym instruktorze. I wtedy przyszedł list od Piłsudskiego. Był długi, na 1,5 arkusza. Pan Józef pisał, że nie jest za czynnym udziałem kobiet w armii, choć nie ma jego zdaniem granic, do czego może dojść jednostka wiedząca, czego chce i wytrwała. W swoich ówczesnych przygotowaniach przyszłych szeregów Wojska Polskiego, przy nadwyrężonym zdrowiu, znalazł ten szczególny człowiek czas, by sformułować niedoważonej kandydatce na adiutanta swój pogląd, mocny i poważny na jej propozycję. Nie wyśmiał, nie zamilczał, ale na 6 stroniczkach tłumaczył, do jakiej pomocniczej służby nadają się jego zdaniem kobiety w armii. To była znowu ta sama dobroć, że się nigdy człowiek nie czuł zlekceważony, nigdy jakiś odstawiony na miejsce, owszem, podniesiony we własnych oczach. Ale ja się obraziłam, list podarłam. W mglistym, paskudnym listopadzie 1925 roku znalazł się ten dzień, który ogłuszył mnie jak cegłą. W biurze zadzwonił telefon. Czy to pani Iłokowiczówna? Tak. Mam do pani polecenie od marszałka. Którego marszałka? Zapytałam. Marszałka Piłsudskiego, brzmiała odpowiedź. Zapadło milczenie. Czy pani słucha? Mówił głos. Marszałek będzie pani potrzebował. Ciągnął dalej głos. Każe pani powiedzieć, żeby pani była w każdym czasie gotowa na wezwanie. Proszę pani, powiedziałam, ja mały urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, któremu świeżo obniżono pobory. Jestem tylko urzędnikiem. Nie mogę w każdym czasie, tylko od 4 po południu, albo w święto i nie mogę na przykład za miastem. Nie ma mowy, pouczył mnie głos. Dostanie pani wiadomość, gdzie się ma pani stawić. W paskudny, zaśnieżony, a mokry dzień z koszami bab wracających z Warszawy do podmiejskich wsi, stojących mi na nogach, jechałam do Sulejówka. Palto miałam zbyt lekkie, brnęłam przez wysoki śnieg bez zapału do Wilni. Piękna, spokojna, smutna pani Piłsudska, mizerne, wielkookie dziewczynki, rumiany adiutant, wszystko od razu chwytało za serce. Bujnie udawały się pokojowe rośliny w Sulejówku, szerokolistne japońskie lipy, które pani marszałkowa nazywała żartobliwie ziukami. Przy herbacie marszałek opowiadał wyłącznie o swoich córeczkach, jakie mądre, jakie zabawne. Mówił o przedziwnym instynkcie macierzyńskim pani Aleksandry, który każe zrywać się matce śpiącej w nocy do dziecka
jak tylko to ostatnie skrzywi twarzyczkę do płaczu, a za nim jeszcze krzyknie. Strasznie było czegoś żal. Byłam smutna, zziębnięta i pełna gorącego współczucia. Jakaż skromność i prostota zamieszkuje razem z wielkością, pomyślałam. Ten człowiek, zatroskany o cały naród, przygotowuje sobie przyszłych pomocników. Myśli o biedakach, którzy zasypują go prośbami. Musi być ktoś, kto się tą pocztą nędzy zajmie specjalnie, kiedy on wróci do władzy. I pewnie przypomniał sobie tę zuchwałą panienkę z jej bojową propozycją przysłaną w liście z Londynu. Z okien Brackiej zobaczyłam pewnego majowego popołudnia pierwszego ułana, który przeleciał cwałem, krzycząc: niech żyje Piłsudski. Kule ze wszystkich stron okna, w którym stałam, obiły tynk z muru. Wypadki majowe zaczęły się dla laików od tego, że wojsko nagle ustawiło się w różnych punktach miasta i jęło robić okopy i barykady. Na Brackiej było to samo. Stało się to tak nagle, że nikt się nie orientował, że dzieje się coś poważnego. I ja nie spostrzegłam piechurów, aż zaczęli strzelać. Jako ogólną uwagę do wypadków majowych dodać należy, że wydobyły one kraj z nieporządku i niemoralności politycznej. Były więc nadzwyczaj w skutkach zbawienne. W pierwszej jednak chwili wielu ludzi nie zdawało sobie z tego sprawy. Wielu ludzi miało do przeżycia straszliwe wahanie, gdzie leży właściwie ich obowiązek. Jakże łatwo potępia się tych, którzy w momencie decydującym wybierają źle, a przecież wybór taki to nie fraszka, jeśli się jest uczciwym. Ja nie mogę nikomu świecić przykładem, bo wybrałam po zwycięstwie. Po kilku dniach pani Sujkowska, która rok wcześniej dzwoniła do mnie z polecenia marszałka, patrząc na mnie prześlicznymi niebieskimi oczami, radośnie powiedziała: przynoszę pani dobrą nowinę. Komendant życzy sobie, żeby pani była jego sekretarzem osobistym. Bardzo jestem wdzięczna, ale nie jestem pewna, jak to będzie. Najchętniej oddam panu marszałkowi cały mój wolny czas, to jest ze 2-3 godziny dziennie. No i święta. Ale w ogóle jestem zajęta służbą, więc może pani to przedłoży i zapyta, czy ta ilość czasu wystarczy panu marszałkowi. To pani rzuci służbę, powiedziała lekko pani Sujkowska. Nie, proszę pani, służby nie rzucę. Ale cały wolny czas oddam panu marszałkowi. Dobrze, powtórzę, powiedziała. Na drugi dzień zatelefonowała do mnie krótko, że się mam stawić w komendzie miasta, wejście od ulicy Królewskiej do pana marszałka osobiście. Zdaje się, że to było coś 18, a może 19 maja. Ciągle jeszcze pukały strzały, nie wszystkie barykady dotąd rozebrano. W groteskowej sukni po kolana, z rękawami parocentymetrowymi, według niedorzecznej ówczesnej mody, zgłosiłam się na Królewskiej. Żandarm wpuścił mnie do salonu i zostawił samą. Salon nie był ładny. Uderzyła mnie w nim ogromna ilość spluwaczek. Było ich ze 6. Przygnębiły mnie niezmiernie. I wszedł. W rozpiętym kołnierzu, z włosami w nieładzie, w pogniecionym, bardzo znoszonym mundurze. Oczy miał silnie przekrwione, jakby za wiele czytał albo był niewyspany. Będziesz moim sekretarzem osobistym. Potrzebuję mieć koło siebie w biurze kogoś nowego, kogoś pogodnego. Tu samo wojsko, same trudne sprawy, ciężkie, oschłe, obozowe życie. Będziesz otwierała całą moją korespondencję i odpowiadała na listy. Ale ja, panie marszałku, nie jestem już taka, jaką byłam dawniej, powiedziałam z rozpaczą. A jakaż ty jesteś? Spytał marszałek i z ciastkiem suchym w ręku podniósł na mnie poważne, siwe, przekrwione spojrzenie.
a potem powrócił nim do śniadania. Ja, panie marszałku, jestem konserwatystka. Proszę, i od kiedyż to? Od 3 dni, od czasu, kiedy uzbrojeni cywile biegają po wszystkich ulicach Warszawy. I ja nie znoszę głosu prawdy, ani kuriera moralnego, a czytam tylko słowo wileńskie. Toż ja czytam słowo, powiedział pojednawczo pan marszałek, bo mnie za darmo przysyłają do Sulejówka. Ale ja nie mam zasług. Ale ja nie brałam w niczym udziału, ani w legionach, ani w bojówkach PPS. I w więzieniu nie śpiałam, i peowiaczką nie byłam. I służyłam w czołówkach Komitetu Narodowego przy rosyjskim wojsku. Otóż to, powiedział pan marszałek, to. Nie byłaś, to teraz będziesz. Nie robiłaś, teraz będziesz. Dlatego uważasz ciebie i wybrałem. Ręce mi opadły. Jeśli mam być wybrana dlatego, że byłam marnym zerem, to już nic nie rozumiem. Ależ ja jestem dziś bieżąca, panie marszałku. Wyznałam, wytaczając, zdawało mi się, najcięższego kalibru argument. Bardzo bieżąca. I do kościoła chodzę, i do spowiedzi. To i bardzo dobrze, i chodź, i ładnie. Będziesz uważasz tylko mnie podlegała, innego szefa nie masz, tylko mnie. Dam tobie dużo pieniędzy, dam mieszkanie. Dziękuję, ja sobie radzę z tym, co mam. To nie o to chodzi, zaperzyłam się. Aha, radzisz, powiedział sarkastycznie pan marszałek. I wiesz co, ja wiem, ilu ty miałaś wrogów w MSZ-cie. To ty mnie powiedz tylko, kto to ci dokuczał, a ja ich uważasz, każę przepędzić. W głosie marszałka wyczułam sarkazm. Ładnie mnie wypróbowuje. Ładnie mi zastawia pułapki. Dobry marszałek ma o mnie mniemanie. Powiedziałam z goryczą. Dziękuję bardzo. Zawsze sobie sama radziłam z wrogami, dalej poradzę. Ale z czym sobie nie poradzę, to z taką robotą. Ja tego nie potrafię. Ja się tego nie uczyłam. I tu przyszedł mi genialny argument do głowy. Ja nie lubię wojska. To feldwebelowska taka psychika. Ja tego nie znoszę. Jestem cywil i z faktu, i z przekonania. Nareszcie rozgniewałam pana marszałka. To źle powiedział. To bardzo źle. To polska zła cecha, niechęć do żołnierza. Wojsko to najlepsze, co u nas może być. A ty ośmielasz się nie lubić. Przecież to można takie rzeczy. No ale mniejsza. Jeszcze co masz? Minister spraw wojskowych nie może mieć sekretarki. Sekretarza, a nie sekretarki. Sucho poprawił marszałek. Nie może, a to dobre. Minister spraw wojskowych uważa, że może mieć wszystko, co chce. A ja ciebie wybrałem na sekretarza, bo uważasz, że zaraz by tu były intrygi, a protekcje wojskowe, takie rozumiesz, intrygi. A ty jesteś obca i do tego kobieta, więc do tego mniej zdatna. No jak tam sobie zresztą chcesz, ale jak ty do mnie tu nie przyjdziesz, to ciebie i tak z twojego MZ-u każę wyrzucić. Potem będziesz się tutaj prosiła na pomocnicę sekretarza, który będzie zamiast ciebie, a nie wezmę. Z tej straszliwej groźby sam marszałek roześmiał się serdecznie. Niech pan marszałek da mi 3 dni czasu, poprosiłam zgnębiona, no i wyszłam. A jeszcze wcześniej zrozumiałam całą głupotę mojego oporu. Jak to targowałam się o swoją pracę, ja z Józefem Piłsudskim, ja z nim. Kto się nigdy nie mylił, niech rzuci we mnie kamieniem. Czy dobrze mnie słyszycie państwo? Z tego, co się zrazu słyszało na mieście, wnioskowałam, że stracę tych nielicznych przyjaciół, jakich miałam. Że nigdzie się już nie będę mogła pokazać. Skwitowałam wtedy od razu w myśli ze stosunku z takimi ludźmi, o których wiedziałam, jak się odnoszą do marszałka i jego czynu.
Nie przyszło mi to łatwo. Zrezygnowana już, poszłam kupić perkalu na suknię z długimi rękawami i pod szyję granatowego w białe groszki. Nie wyobrażałam sobie, abym mogła w ówczesnym rodzaju sukni bez rękawów, wyciętej i nie sięgającej kolan, figurować przy wojsku. Perkal śmierdział okropnie perkalem, także go trzeba było wyprać przed uszyciem. Za to był tani, ale krawcowa nie zgodziła się zrobić sukni dłuższej niż o 1 centymetr za kolana. Nie mogę sobie dla pani psuć reputacji, powiedziała. Postanowiłam więc dla przykrycia kolan przy pracy zażądać prawdziwego dużego biurka szafkowego. Tymczasem postanowiłam chodzić stale w płaszczu od kurzu, który w całym znaczeniu tego słowa był okryciem, bo mnie aż do kostek okrywał. Że nie byłam zajęta czymś wznioślejszym? Trudno. W chwilach najważniejszych życia nieraz tak bywa. Pan marszałek wezwał nas do siebie. To jest podprawa, powiedział. Ty stań tutaj obok prystora, a tu, pokazał na trzecie miejsce, powinien stać Beck. Ale on jest w Sejmie. Nie pamiętam dobrze tekstu odprawy, ale treści jakże mogłabym zapomnieć, skoro na niej oparte było całe moje istnienie przez następnych 9 lat. Będą ciebie oczerniać. Będą na tobie psy wierzać, mówił. Reputacji możesz się spodziewać jak najfatalniejszej. Nie zostawią na tobie suchej nitki. Nie masz innego szefa oprócz mnie. Będziesz otwierała i rozdzielała pocztę. Jeśli legionista poprosi o coś, rozpatrz. I jeśli zasługuje, poprzyj go. Dawniej tego zabraniałem, ale społeczeństwo tak się z nimi obeszło, że trzeba się nimi zająć. Kiedy wyszliśmy, pan prystor zaczął mi tłumaczyć i pokazywać, co i jak robić. Przyniesiono 2 kosze listów, miałam te listy otwierać i na papierach pisać, jak według mnie należy sprawę załatwić. Aż to pójdzie do urzędów, do departamentu z tymi moimi uwagami, zaoponowałam ze zgrozą. To właśnie, że powiedział major. Ale oni się wszyscy pogniewają na mnie. Nie mogą, wyjaśnił prystor. Bo pani napisze te rzeczy w imieniu pana marszałka. A skądże ja mogę wiedzieć, jakby to pan marszałek rozstrzygnął? Na to właśnie pani ma tu być, żeby te rzeczy decydować za pana marszałka. Spokojnie tłumaczył pan prystor. Poza sprawą, marszałek nigdy nie traktował mnie oficjalnie. Miałam mu nalewać herbatę, bo nienawidził, kiedy to robiła ręka męska. Gawędził ze mną w sposób swobodny o rzeczach potocznych, podrwiwał. Coś nie już pamiętam, ale to, co podaje jako jego słowa, nie zawsze jest co do litery wierne, tylko w samym sensie i charakterze. Upierał się przy herbacie z termosu, który miał być zawsze pełny i w pogotowiu. Wodę gotował w imbryku potwornej wielkości. W maleńkiej kuchence obojętny ordynans, młody chłop z Lubelskiego, ułam. Na imbryku z wodą stale stał imbryk z herbatą. Marszałek śmiał się z mego zgorszenia, że można pić tak robioną herbatę. Obiad przynoszono w menażkach, bardzo skromny, między 3 a 4 po południu. W bufecie był serwis ogromnych rozmiarów. Filiżanki półlitrowe, talerzyki jak dla olbrzymów. Marszałek śmiał się. Widzisz, nie tylko przepędziłem ministra spraw wojskowych i wsadziłem go do więzienia, ale jeszcze mieszkam w jego mieszkaniu i jem na jego serwisie. Widzisz, jak to bywa? Dobre, co? Byłam zgorszona, dlatego powiedziałam, że dla tak nieładnego mieszkania i tak brzydkiego serwisu nie warto było ruszać tego ministra. A już ten salon o 9 spluwaczkach. Siedziałem co dzień nad zwałem listów, który rósł. Było tego 30 tysięcy rocznie. Pan marszałek kazał, żeby na każdy najmniejszy nawet list odpowiadać i dziękować, ktokolwiek by to nie był.
Żadnego pienaka nie ominąć w odpowiedziach, żeby nie myślał, że się go lekceważy. Uważać, żeby nie odsyłać skrzywdzonego dla załatwienia do krzywdziciela. W najrzadszych, szczególnych wypadkach, po sprawdzeniu okoliczności, interweniować. Kiedy marszałek był na Maderze w 1931 roku, przyszło na jego imieniny 2,5 tony listów, które w 1936 przy przewiezieniu do Muzeum Belwederskiego stanowiły ładunek 2 parokonnych platform. Bardzo się zrobił wielki skweres, kiedy pan marszałek powiedział mi jednego ranka, jakby nigdy nic. Dziś będę tu przyjmował pana prezydenta. Podasz herbatę i wyjdziesz do gości. Będzie też paru moich oficerów. A pani marszałkowa? Zapytałam zaskoczona. Jaż ci mówię, że ty masz przyjąć pana prezydenta. Miałam z porucznikiem Wakeretem zorganizować popołudniowe przyjęcie. Dlaczego nie dać znać pani marszałkowej, żeby i sama przyjechała i kazała przywieźć wszystko, co trzeba? Zapytałam rotmistrza. Proszę pani, powiedział bardzo serio, sytuacja jest jeszcze poważna. To zrozumiałe, że marszałek rodziny nie chce mieć przy sobie w takich okolicznościach. Bardzo pilnujemy, ale zawsze. Niech nawet wybucha mina pod domem, a ja nie kupię nic, oprócz ciastek, owoców i dobrej herbaty. Niech sobie piją z tych misek, kiedy tak. Zrobiłam przegląd. Osób miało być niewiele. Jeśli nie starczy, to nie podam wszystkim, powiedziałam sobie. Taca była, imbryt miał utrącony dziób, a czajnika nie mogłam dźwignąć. Ale ostatecznie herbatę mógł nalewać porucznik Miś. Po południu byliśmy na swoich posterunkach. Pan marszałek przyszedł do jadalnego, czasowo zmienionego na kredens, aby mi powiedzieć, że herbatę ma dostać on sam, pan prezydent, pan Bartel i ja. I że przy tej herbacie będziemy fotografowani i filmowani. Napełniło mnie to znowu buntem. Tak się boję, że to będzie śmieszne, panie marszałku, ośmieliłam się powiedzieć. Co będzie śmieszne? Żebym ja figurowała z tak wysokimi osobistościami na filmie, a ty rób, jak ci mówię. To moja rzecz. Przecież film taki robi się dla propagandy. To nie będzie wywierało dobrego wrażenia, jeżeli ja się tam będę plątała jak pies w kręgielni. Marszałek rozgniewał się trochę, a trochę roześmiał. Nawet jeśli i robi się dla propagandy, to nie trzeba tego tak nazywać. Miałam na sobie suknię z granatowego krep de chine, prezent kogoś. Była przerobiona, dziurawe miejsca podklejono małymi łatkami, które nieraz odklejały się nie w porę. Myśl, że odkleją się przy tej herbacie albo w obliczu aparatu, zatruwała całą moją podświadomość. Wielki moment nadszedł nagle, jak orkan. Zajechało, zadupało, zadźwiękło. Już są, już weszli do salonu. Obojętny ordynans z 4-wiadrowego imbryka lał wodę do filiżanek według moich wskazówek. Taca wydawała wielkie, płaskie, blaszane odgłosy. Ruszyliśmy, ordynans i ja. Ja przodem, on z tacą za mną. Szliśmy niejako wzdłuż oka aparatu, który nas filmował. Pan prezydent z panem marszałkiem siedzieli na kanapie, obok pan Bartel, za kanapą, ciasno stłoczeni stali oficerowie. Nie wiem, czy osoby i rangi dobrze zapamiętałam. Pułkownik Beck, pułkownik Wieniawa Długoszowski, major Ulrych, major Prystor, rotmistrz Grocholski, major Nałęcz Korzeniowski. Wszyscy siedzieli i stali na oko za blisko jedni drugich, dbając słusznie o to, żeby się zmieścić w oku filmowym, które inaczej by ich nie objęło, jak nas poinformował operator. To jest mój sekretarz osobisty, Kazia Iłakowiczówna, przedstawił mnie pan marszałek. Pan prezydent wstał z kurtuazją i podał mi rękę.
przypominam się pamięci pani, powiedział, istotnie znałam pana prezydenta z Freiburga. Czym jesteś tutaj? Spytał widocznie żartując tonem wojskowym z pozorną surowością pan marszałek. Jestem sekretarzem ministra spraw wojskowych, odpowiedziałam. Kto jest twoim szefem? Tylko pan marszałek jest moim szefem. Kogo masz we wszystkim słuchać? Pana marszałka. A jeśli ciebie skrzywdzę, do kogo możesz pójść na skargę? Tutaj nie było zgody między mną a panem marszałkiem. Pan marszałek chciał, żebym odpowiadała tylko do pana Boga w niebie. Ja zaś odpowiadałam do pana prezydenta Rzeczpospolitej. Pan marszałek niby bardzo się gniewał, że nie chciałam absolutnie się zgodzić na jego końcową formułę tego jakiegoś katechizmu. Już kilka razy pan marszałek mnie tak żartobliwie katechizował. Ale jakże mogła przypuszczać, że mnie to spotka w obliczu pana prezydenta. I co gorsze w obecności moich kolegów, oficerów pana marszałka. Czułam, że wszystkie łatki za chwilę odkleją mi się od sukni i opuszczą mnie jak listki drzewo. Wiedziałam, że wychodzę na filmie pod najgorszym kątem, a w historii Polski, która odwija się jednocześnie, w najśmieszniejszym świetle. Postawiłam 3 filiżanki, podałam cukier i ruszyłam z powrotem, spocona jak mysz. Uradowana, że uciekłam od aparatu, usiadłam w jadalnym. Nagle wszedł pan marszałek, niekontent. Czego uciekłeś? Siadaj z nami do herbaty. Proszę mnie uwolnić od dalszej reprezentacji. Jakże ja usiądę i będę piła sama herbatę z panami, kiedy oficerowie stoją? Rób jak chcesz, ostatecznie. Marszałek machnął ręką i poszedł. Film był okropny. Dobrze wyszła tylko kanapa. Stłoczeni za mną oficerowie źle wypadli. Ja miałam podbródek od ramienia do ust i wyglądałam jak Katarzyna II w ostatnich latach swych rządów. Pytano mnie później na mieście, czy widziałam film i co to za szpetna osoba tam figuruje. Ze ścianą u siebie jest pan marszałek. Wyjdzie zaraz i coś powie, albo tylko życzliwie zamruczy. Spojrzy szaro lub niebiesko ze starej, pięknej twarzy, źle ogolonej, pod źle strzyżonymi, siwiejącymi włosami. Ma wygnieciony jak psu z gardła wyciągnięty mundur. Cały jest w poprzeczne fałdy, obsypany popiołem z papierosów. Wyszedł od siebie i stoi. Bardzo jasny od dobroci, jaka od niego bije. No co tam masz? Co tam masz? Chodź do gabinetu, to ci podpiszę. A ja dostałam dolary do dyspozycji pana marszałka i chcę je rozdać. Czy mogę zadysponować tymi dolarami? A no ich k czortu, mówi pan marszałek. Nie potrzeba wyjaśnień. Dziecko by zrozumiało, że mogę zrobić z pieniędzmi, co zechce dla biednych. Miałem, mówi powolutku marszałek, takiego adiutanta, co doskonale mnie podpisywał. Doskonale. I patrzy na mnie z oczekiwaniem i wesoło. Ja bym tego nie zrobiła. Odpowiadam surowo. Przecież to oszustwo wobec proszących o autografy. Masz rację, tak, masz rację. Oj, to oszustwo. Mówi pan marszałek i wzdycha ciężko i dobrotliwie nad pisaniną. Właśnie, oszustwo. I nagle, nie wiem, mam wrażenie, że nie zdałam jakiegoś egzaminu. Pierwszym moim interesantem był stary rabin z Baranowicz, Elias Zakheim, którego przyjęłam na schodach, na ławeczce pod palmami, bo innej poczekalni nie było. Czego chciał? Chciał pobłogosławić pana marszałka. Podałam mu rękę na powitanie i pożegnanie, nieświadoma tego, że dotknięcie nieczystego stworzenia, jakim jest kobieta, hańbi duchownych żydowskich, już później nauczona przez otoczenie, rabinom ręki nie podawałam.
jakaś pani przysłała marszałkowi ładny bardzo obrazek Matki Boskiej Ostrobramskiej. Była tak śmiała, że w nieobecności marszałka przypięła mu obrazek do dywanu, który wisiał nad łóżkiem. Marszałek zauważył obrazek i pochwalił mnie. A może by pan marszałek wolał Częstochowską? Pytałam. Przecież to Częstochowska jest królową polską, a za to Ostrobramska jest wielką księżną litewską, powiedział wesoło marszałek. Chrzty były rzeczą kłopotliwą, poproszono w kumy z różnych stron i dla różnych powodów. Zwykle był to dowód czci połączony z nadziejami na przyszłość, jak to bywa zawsze wszędzie i w najlepszych rodzinach. A on godził się w sytuacjach szczególnych. Na przykład chrześniaczką marszałka została między innymi nieprawa córeczka złodzieja poszukiwanego przez policję. Oburzenie pułkownika żandarmerii, który z tym do mnie przyszedł, przyjąłem pogodnie, uwagą, że tego rodzaju duszyczka wszak jeszcze bardziej potrzebuje dobrego ojca chrzestnego niż inne. Ludzie pisali, prosili, że chcą się rozwieść, a biskup nie daje, że się chcą żenić, a pułkownik nie pozwala. Wypuszczeni z aresztu skarżyli się, że ich policja biła, policjanci, że ich okaleczonych przez bandytów odprawiają ze służby z niczym. Chłopi pisali podania czarno od ziemi i złego tytoniu, że się spalili, że ich powódź zalała, że nie wiedzą jak głosować. Powoływali się na królewskie nadania i przywileje, pisali bolesnymi, zgrabiałymi kulfonami, albo nadsyłali podania pisane na maszynie, opłacone zastawionymi poduszkami. Cała Polska modliła się do marszałka chłopskim i babskim lamentem na moje bezsilne ręce. Przez lata walczyłam tylko o jedno, oprócz o prawo do życia. Walczyłam zawsze z oszczercami o reputację marszałka, o cześć naczelnika państwa. Z wielu kolegami i przyjaciółmi użerać się trzeba było cicho, podziemnie. O plotki, o oszczerstwa, o niezrozumienie. Od 1918 roku do 1926. Moja późniejsza rezygnacja już z góry z wszelkich stosunków towarzyskich i przyjacielskich w rzeczywistości nie stała się nigdy potrzebna. Przeciwnie, przyjaciele nie tylko się nie oddalili, ale zbliżyli się do mnie. Z wdzięcznością się do nich garnęłam, aż przekonałam się, że zbliżenie ich wywołane było głównie przez ciekawość gorączkową, nienasyconą, drapieżną. Jakiż ja mogłam dać żer tej ciekawości. Marszałek polecił jak największą w stosunku do niego przed ludźmi dyskrecję, żeby w ogóle nic a nic o nim nie wiedzieli. Ani co lubi, ani kiedy je obiad, ani jaki jest, ani nic w ogóle. Nasycić ich głód, a nic nie powiedzieć, dużo mówić, robić propagandę swego szefa, jednocześnie nie wyjść z dyskrecji, to uważałam za swoje zadanie. Podobno marszałek chce się ogłosić królem. Nie zauważyłam. A co robił, jak przyszłaś się z nim pierwszy raz rozmówić? Pił herbatę ze śmietanką i jadł kruche ciasteczka. Podobno otoczenie marszałka jest straszne. No, ja nie jestem chyba taka straszna. Grocholski i inni oficerowie porządnie ogoleni w dobrym ułożeniu. Może to jakieś otoczenie jest gdzie indziej, na królewskiej go nie widać. A Wieniawa, o czym z nim rozmawiałaś? O świętym Tomaszu z Akwinu. Rzeczywiście pierwsza moja rozmowa z pięknym pułkownikiem tak wypadła, nie inaczej. Przecież on szkół podobno nie skończył. Nie wiem. Nie znam jego akt personalnych. Podobno gra na mandolinie w nocnych lokalach. Nie bywam w nocnych lokalach. Nie widziałam, nie wiem. Bardzo zabawne były te rozmowy wtedy, kiedy człowiek nie był zanadto zmęczony. Stawiać czoło plotkom.
podkładać miny pod fałszywe o szefie pojęcie, nie wdając się właściwie w żadną dyskusję o nim. Takie zadanie przed każdym stanąć może. Przejednywać, perswadować, mnożyć dowody, że jest tak albo inaczej, nie warto. Trwać. Przeczekać falę, która w Polsce zrazu wysoka, prędko opada. Mieć wiarę i trzymać fason. To przekona ludzi bardziej niż najsubtelniejsza propaganda. Wieniawa zmusił mnie do pozowania porucznikowi Czermańskiego, ale pułkownik powiedział, że radzi mi się zgodzić, bo inaczej ten malarz narysuje mnie z wyobraźni i tak mnie urządzi, że nie daj Boże. Nie byłam wdzięczna pułkownikowi, ale zaprosiłam porucznika Czermańskiego, nawet kupiłam ciastek i winogron do herbaty w nadziei, że skoro przełamie się ze mną chlebem, to będzie może łaskawszy w swoim rysunku. Ale porucznik nic nie tknął, nic nie mówił i zrobił taką jędzę w mundurze i z Pegazem, że sława niezwykłej szpetoty wzniecona już przez nieszczęsny film dostała się do najszerszych kół, nawet na prowincji i długo mi nie się dawała we znaki. Zawdzięczałam to częściowo podpułkownikowi i zapisałam głęboko w sercu. Przebaczyłam mu dopiero po pół roku, kiedy nagle odkryłam, że nie można go było nie lubić. Razem z niechęcią do Wieniawy rozpłynęła się we mnie bez śladu legenda o straszliwym otoczeniu marszałka. Zaprzyjaźniłam się z pewnym bardzo ciekawym, świetnym człowiekiem. Byłym ministrem i premierem. Miał wielki podziw dla pana marszałka, ale nie mógł się pogodzić ze ślepą wiarą, jaką dla niego spotykał u jego najwierniejszych. Czy pani byłaby we wszystkim posłuszna marszałkowi? Oczywiście. A gdyby kazał co złego wykonać, to niemożliwe. Ale gdyby jednak, przecież mogły być takie wypadki. Ja o nich nic nie wiem. No ale przypuśćmy jednak, że kazałby pani zrobić coś złego, czy pani by go usłuchała? Mnie by nie kazał nigdy nic złego zrobić. Pan Y parskał i chodził po pokoju ze złości. Z wami nie można się dogadać. Jak pani może być dobrym sekretarzem ministra przy takim braku samodzielności myślenia? Powiedziałam złośliwie. A tak, tak. Pan marszałek jest tyranem, a ja bezmyślnym wykonawcą, bez żadnych kwalifikacji. Jeśli pan tak sądzi, to proszę pamiętać, że Kaligula zrobił konia konsulem. Więc dlaczego mnie nie można zrobić sekretarzem? Mój pokój połączono z gabinetem marszałka przy pomocy dzwonka. Któregoś dnia dzwonek zadzwonił, pan marszałek siedział przy biurku i miał przed sobą gotową jakąś pisaninę ołówkiem. Masz tu, powiedział, taki wywiad mój do prasy. Ja uważasz, powiedział marszałek, jestem także literatem i dość dużo zarabiam jako literat, więc ty mi ten wywiad sprzedasz do gazet. Możesz to zrobić? A ile mam żądać? Pan marszałek roześmiał się. Oho, ja jestem drogi. Niech ci się nie zdaje. Ostatni mój wywiad przyniósł mi około 8 000 złotych. To ja zaraz się do tego zabiorę. Ale pan marszałek nie będzie się gniewał, jeśli mi się nie uda. Pan marszałek machnął ręką. Nie będę się gniewał, tylko pamiętaj, nikomu ani słowka. Ruszyłam z kopyta do roboty. Podniecona jak koń bojowy. Do kogo tu się zwrócić? Aby tylko nie do pism subsydiowanych. Po zasięgnięciu języka postanowiłam zacząć od kuriera porannego. Pan Fryzę bardzo serdecznie powitał mnie w telefonie i ucieszył się z propozycji. Ile? 8 000. Co? 8 000. Ależ takich pieniędzy nie ma. Czy to pan marszałek postawił taką cenę dla kuriera porannego?
To nie jest cena specjalnie dla panów i jeśli pan mi tyle nie da, pójdę gdzie indziej. Rzecz jest mnie poruczona i cenę ja stawiam, powiedziałam z godnością. Zwróciłam się do Dnia Polskiego. Tam odpowiedziano mi, że nie mogą się od razu zdecydować, bo nie wiedzą, czy znajdą pieniądze. Czy można zapłacić częściowo? Nie, powiedziałam. Z rączki do rączki. Ja dam artykuł, a panowie całą gotówkę od razu. Czy można obejrzeć wywiad? Nie można. Zatelefonowałam do ekspresu porannego. Co? Wywiad pana marszałka? Gdzie jest? Bierzemy zaraz. Powoli, panowie. Kosztuje 8 000 zł. Bierzemy. Czy można obejrzeć wywiad? Nie można. Przeczytam go panom w redakcji po otrzymaniu honorarium. Zrobione. Prosimy jak najprędzej. Zwróciłam się do Czerwoniaka bez zapału, ale czułam się w porządku, bo mnie zapewniono, że to pismo nie subsydiowane. Bardzo mnie ujęła ich gotowość, ale do redakcji szłam z pewnym lękiem. A nuż Bożebroń zabiorą mi wywiad, nie dadzą pieniędzy? Takich skarbów i takiej sumy pieniędzy, jak żyję, nie miałam u siebie. Zdawało mi się, że to coś jak brylant Koh i Noor. Zabrałam ze sobą woźnego. Kazałam mu czekać u wejścia i zrobić alarm w biurze, gdybym nie wróciła. Personel redakcji zleciał się w komplecie na ten dziwny odczyt. Pieniądze trzymałam mocno w garści, a w drugim ręku bezcenny artykuł, który czytałam głośno i wyraźnie, czujna na każdy ruch obecnych, czy też ktoś nie czyha na moje pieniądze. Ale oni nie czyhali na pieniądze, tylko na słowa marszałka. Byli równie podnieceni jak ja, rozradowani i zachwyceni, że pierwsi rozdadzą te słowa tłumom. Omal mnie nie błogosławili. Od tego czasu jestem gorliwą czytelniczką Czerwoniaka. Pieniądze przyniosłam panu marszałkowi do gabinetu jego w Belwederze. Byłam dumna jak paw, czy jak wyżeł, kiedy aportuje kaczkę. Uważałam, że spisałam się genialnie. Położyłam pieniądze na biurku. Ile tam jest? Spytał obojętnie marszałek. 8 000 wypaliłam ze spokojem triumfu. Marszałek aż w ręce uderzył. Bój się, Boga, dziewczyno, to daleko za dużo. Pan marszałek sam wymienił tę cyfrę, powiedziałam dotknięta. Ale zaświtało mi nagle, że pewnie zrobiłam głupstwo. No, no, pokiwał marszałek głową nad rozsypanymi przed nim banknotami. A to historia. I nagle roześmiał się głośno, z niepowstrzymaną wesołością. To z ciebie zuch widzę. A mówią, że literatura nie popłaca. I znowu śmiał się coraz inaczej, jakby się mu odkrywały wciąż nowe horyzonty dobrego kawału. Pan marszałek przecież sam mówił, a mówiłem, niech życie. Przecież ja tamte 8 000 dostałem w sumie od wszystkich pism. Razem, nie od jednego. Pan marszałek końcami palców wziął szczyptę banknotów, tak jak się bierze szczyptę tytoniu przy robieniu papierosów. Wiesz, powiedział cicho, porozumiewawczo, jak jeden spiskowiec do drugiego. Wiesz, tego jest daleko za dużo. Potem spoważniał. Dziękuję, dziękuję bardzo. Powtórzył kilka razy. Dziękuję. I znów poszła ta za duża suma na biedaków. Czy jeszcze czytać? Jak każda osoba, która w jakiejkolwiek dziedzinie działa, miała szereg przykrości z zewnątrz, które obrzydziły mi bardzo pobyt na nowym stanowisku. Tak się złożyło, że pierwszy i jedyny raz w życiu poszłam specjalnie do pana marszałka, a tym razem do Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych z prośbą o dymisję.
Musiałam, zapytana, wyłożyć, o co mi chodziło. Ale pan marszałek zmiótł sytuację jednym zdaniem. Tego nie było. Tej całej twojej przykrości, uważasz, nie było. Tak się masz do tego, co ciebie spotkało, ustosunkować. Rozumiesz? Nie obrażono ciebie. Twarz miał starą, szarą, surową, kamienną. Oczy nieruchome. Tego nie było. Formuła oczyszczająca, jak w spowiedzi rozgrzeszenie, umożliwiająca rozpoczęcie życia na nowo, wyjmująca żądło z rany, prostująca zgarbione plecy, przywracająca wesołość i dobrą sławę. Ostatni raz przyjął mnie pan marszałek 6 czerwca 1929 roku. Tak bym potrzebowała jakiejś zmiany. Te badania mogą człowieka doprowadzić do fiksacji, powiedziałam. Nudne, co? Tak jest, i nudne, i smutne, i nic tym ludziom nie można przeważnie poradzić. Ciągle tylko człowiek czuje się winny. To nic, że nudne, przywykniesz. Znasz tę powiastkę o powstańcu u nas na Litwie, którego Moskale powiesili, a swoi w jakiś czas potem odcięli. Pytali się go, co pan czułeś? A on powiada, a nic. Wyższa godzina, wyższa druga, nudno, jeść się chce. Wiadomo, nie przywykszy. Nudno, ale przywykniesz. Jaż wiem, że nudno. I z tego bliskiego oddalenia można było osądzić, co dźwiga pan marszałek. Jakże płomiennie, jak całopalnie zapracowywali się ludzie pana marszałka. Z mojego nic nieznaczącego, ale wysoko uczepionego miejsca wyglądali jak mrówki, wlokące ciężary 10 razy większe niż one same. Byli zawsze w pogotowiu, nigdy nie zmęczeni. Mówicie, i po co ta Iłokowiczuna lazła i brała nad siły? To nie ja brałam, mnie brało. Stoją różne rzeczy naokoło, jak ranni, czekający na opatrunek i proszą się, żeby je zrobić. Coś się nagle stanie z oczami, jak z oczami świętego Tobiasza, posmarowanymi żółcią z cudownej ryby wskazanej przez anioła. I oczy widzą dokładnie to wszystko, co czeka na zrobienie. A że potem nie można uciągnąć. Ludzka rzecz. Żyje się w epoce, kiedy wyrazy sanacja i radosna twórczość bywają często używane w znaczeniu ujemnym. Ale sanacja to znaczy uzdrowienie. A radosna twórczość to nic innego jak praca z dobrym humorem. Łatwo jest widzowi wyśmiewać się ze śmiesznych ruchów robotnika czyszczącego ustęp. Osobiście wolę tego robotnika niż wykwintnisia zatykającego nos nad śmierdzącą pracą innych. Nie godzi się przechodzić w milczeniu wobec zła i biedy. Trzeba być nietraktownym, niedyskretnym i wtrącalskim. Nie zostawcie pijanego, śpiącego na mrozie. Nie bójcie się policji, ani choroby, ani śmieszności, wszy, ani utraty dobrego imienia. Bójcie się ludzkiej krzywdy. Że to niebezpieczne? No cóż, w ogóle bardzo niebezpiecznie jest żyć. W maju 1935 roku byłam w Rzymie. Jechałam z sercem ciężkim jak kamień, a Polska ciągnęła mnie z powrotem jak magnes żelazo. W niedzielę 12 maja obudziłam się z głośnym krzykiem ze snu. Śnił mi się nieznajomy, a jednak znajomy posąg,
który wolno i bardzo mozolnie umierał, strasznie cierpiąc. Podeszłam do posągu, odsunęłam krzątających się i w jakiś sposób, którego nie pamiętam, pomagałam mu umierać. Marszałek umierał, kiedy dojeżdżaliśmy do jeziora Wiko w powrotnej drodze do Rzymu. W wigilię pogrzebu stanęłam w Warszawie. Gabinet mój w biurze był zajęty przez oficerów, półżywych z żalu i zmęczenia, którzy organizowali pogrzeb i rewie. Weszłam tam w chwili, gdy elektrotechnik zrywał dzwonek założony do mnie z pokoju pana marszałka. Podobno druty się splątały i nie przestawał dzwonić. Litościwy sekretarz wojewody Jaroszewicza dał mi przepustkę do katedry. Lał zimny deszcz na moją naprędce skleconą z letnich rzeczy żałobę. Tłumy groziły przepychającej się, policja wyciągała mnie z opresji i podawała dalej. Wsunęłam się do bocznej ławki w katedrze i patrzyłam. Coraz to ktoś podbiegał, żeby mnie wyrzucić, ale ustępował wobec legitymacji. Wreszcie znalazł się bardziej stanowczy. Sekretarz osobisty to nas nie obchodzi. Pani daje zły przykład innym. Proszę przechodzić. Więc przeszłam. Nie dla mnie miały być kondukt i towarzyszenie trumnie do Krakowa, bo nie mamy miejsc dla osób prywatnych, rozumie pani. Setki dostojników i zasłużonych szarpały urządzających o bilety. Rano przedzierałam się do Ministerstwa Spraw Wojskowych, przed którym miał przejść orszak żałobny. Tłum nieustępował, milczący, nieruchomy. Wyciągnęłam legitymację ponad głową do policjanta po drugiej stronie tłumu. Panie, ja się muszę dostać do ministerstwa, jestem sekretarz marszałka. Niech pani przechodzi. Przebijałam się jak przez skały. Ustępowali każdy o pół milimetra. Żyd, hałaciarz, robociarz, baba gruba, w chustce, z koszykiem. Przeszłam. Dziękuję pani władzo. Nam pani podziękuj, warknęła baba, żeby panią puścili. Pokłoniłam się jej i jej sąsiadom prawie w pas. Dziękuję z całego serca, dobrzy ludzie. No to już dobrze, no już dobrze, zakiwała z nagłą dobrocią głową i ręką baba i zapłakała. Przed drzwiami ministerstwa poczułam się nareszcie na swoim miejscu. Tu mnie postawił za życia, tu go zmarłego pożegnam. Ale okazały pułkownik grzecznie odganiał ludzi od wejścia. To proszę pani, mogą stać tylko służbowo wyznaczeni wojskowi. Ludzki żandarm mający dyżur poznał mnie i wyniósł mi krzesło na trotuar. Weszłam na nie. Dookoła były jakieś barwne delegacje chłopskie. Proszę pani, jakby co, niech się pani o mnie opiera. A kto pan taki? Woźny z ministerstwa po cywilnemu. O, ja panią sekretarkę znam. Przechodzili za tą trumną wszyscy. Wszyscy. Rząd, goście cudzoziemscy, duchowieństwo, dostojnicy. Sztuka, literatura, urzędnicy. Nie czułam zawiści o miejsce. Czy nie wszystko jedno, gdzie się stoi i skąd się patrzy, skoro marszałek nie żyje? Ja, która chciałam go opuścić i tylko nie zdążyłam. Ja, która wyjechałam dla przyjemności, wtedy, kiedy on miał już tylko 12 dni życia przed sobą. Za powrotem do domu znalazłam nadesłany niespodziewanie bilet na rewie. Pośpieszyłam, mimo spóźnionej pory, na plac. Dostęp był już zamknięty. Orkiestra grała pierwszą brygadę. Zaczynało grzmieć. Próbowałam różnych wejść. Wszędzie jednakowo grzeczny żandarm bronił dostępu. Nie czytałam dokładnie programu uroczystości i nie wiedziałam, co się stanie z trumną po rewii. Aż do wyjazdu do Krakowa myślałam, że zostanie do wieczora na placu w otoczeniu wojska. Ogarnęła mnie taka desperacja, że się nie mogę dostać na plac, jakby to właśnie było największym w świecie nieszczęściem. Ślepa z żalu
Szłam pod ulewnym deszczem i grzmotami wolną ulicą Filtrową, aż do domu 69, nie uważając, że wzdłuż dość pustej ulicy ustawił się szpaler wojska. We wszystkich oknach klatki schodowej domu 69 było rojno. Służące, dzieci, jakieś typy. Wszystko wbite w ramy wyglądało na zewnątrz. Co się dzieje? Spytałam dwóch kobiecinek sterczących z dzieckiem w jednym z okien. A będą wieźli trumnę pana marszałka Piłsudskiego. Jak to tędy? A tędy, na dworzec. Boże sprawiedliwy. Więc jednak jest możliwość zobaczenia jej raz jeszcze. Jakby dobroć z zagrobu, zawsze ta sama, niestrudzona dobroć i pamięć o najmniej ważnym, o najmniej potrzebnym ciurze i pochołku. Burza grzmiała, deszcz kapał, dziecko kobieciny uczepiło się mnie. Trumna ukazała się, sunąc cicho w asyście wojskowej na ustawionej wysoko platformie. U dołu, dookoła platformy, pod deszczem, cisnął się tłum ludzi. Już nie w mundurach, cylindrach i orderach, bez żadnego splendoru. W cyklistówkach, w wykrzywionych butach, w płaszczach od deszczu, całych w plamy. W jesionkach pamiętających bodajże trzy zabory. Kilkadziesiąt rąk trzymało się boków i tyłu platformy i tymi rękami cały tłum zdawał się być związany nierozerwalnie z trumną. Ci, których nigdzie nie przepuszczono, ci, którzy się przedarli przez wszystkie kordony i których już nikt nie myślał odpędzać, chociaż nie mieli żadnych biletów, żadnych przywilejów, ani żadnych oficjalnych obowiązków, a może nawet żadnych zasług. I tam, pomiędzy tymi niezasłużonymi, a panem marszałkiem, wśród rąk trzymających się trumny, pozostało moje serce.